Jeżeli chodzi o porównanie z minionymi latami poprzedzającymi, to więcej pożarów, co było spowodowane przede wszystkim aurą w roku 2018. Był to rok bardzo suchy, ciepły. Jeżeli chodzi o rozbicie na poszczególne gminy, ilości interwencji i miasto Turek, to jak co roku najwięcej interwencji odnotowaliśmy na terenie naszego miasta powiatowego. Jak co roku najwięcej zdarzeń w gminie Kuliszków, później w gminie Dobra. Duży spadek, jeżeli chodzi o ilość... Był to dla nas rok bardzo intensywny, tak jak pokazałem to na prezentacji. To bardzo dużo zdarzeń, które żeśmy obsłużyli wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną. To 760 zdarzeń, czyli o ponad 50 więcej niż rok prędzej. Ale interweniowaliśmy również poza terenem naszego powiatu, poza terenem naszego województwa, ale i również braliśmy udział w działaniach gaśniczych w Szwecji, z czego jesteśmy szalenie dumni, bo właśnie z naszej komendy pojechały największe siły. To dwa samochody z przyczepami, to dwa kontenery, to również kład. Także mogę to podsumować tak, to rok bardzo pracowity dla nas, ale również i owocny ze względu na to, że udało nam się pozyskać mobilny symulator zagrożeń, który będzie takim narzędziem edukacyjnym wykorzystywanym na co dzień w naszej sali edukacyjnej Ognik. Sprawowaliśmy również nadzór nad zakupem trzech pojazdów pożarniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Jak również mówiłem na prezentacji, wyznaczyliśmy sobie również cel na rok 2019, to właśnie zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do naszej jednostki. Ten proces pozyskiwania środków, rozmów z instytucjami, tak, które będą wspierały ten zakup, został już rozpoczęty w roku 2018. W tym roku myślę, że będzie taka finalizacja tych rozpoczętych działań. To spowoduje, że to auto na jesieni 2019 roku będzie już w naszym garażu.